Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj rozpoczynamy serię prezentową. Jak widzicie po tytule tego odcinka, ambitnie, bo w dzisiejszych czasach wszystko jest tak drogie, że bardzo ciężko znaleźć prezenty do 50 zł, ale mam nadzieję, że znalazłam dla Was kilka fajnych pomysłów, i którymi będziecie mogli obdarować swoich bliskich. Więc niech wejdzie intro, przypomnijmy sobie, jak fajnie było podczas pełni sezonu. Ogród to studnia bez dna. Każdy ogrodnik może to przyznać. Od samego początku sezonu, jak tylko zaczynamy kupować wszystkie rośliny, wszystkie przydasie i zaczynamy startować w ogrodzie, można przepaść finansowo. Dlatego każdy z proponowanych dzisiaj przeze mnie prezentów na pewno będzie fajnym podarunkiem dla Waszych bliskich. Zacznijmy może od czegoś takiego naprawdę bardzo taniego. Od nakolanników. Nakolanniki są naprawdę bardzo przydatne dla każdego ogrodnika. Ja w tym sezonie miałam takie piankowe, które zakłada się na każde kolano za pomocą gumki i można ze spokojem sobie gdzieś tam uklęknąć przy rabatach czy przy ogrodzie warzywnym i sobie ze spokojem tam popracować. Każdy ogrodnik na pewno ucieszy się z sekatora. Obojętnie, czy to będzie tańszy, czy droższy. Sekatorów nigdy dość. One zawsze gdzieś nam się zawieruszą w ogrodzie i każdy ogrodnik powinien tych sekatorów mieć kilka. Każdy ogrodnik na pewno będzie zadowolony, jeżeli podarujecie mu domek dla owadów. Ja akurat mam taki, który zrobiliśmy sami, więc jeżeli macie kilka desek w domu, możecie taki domek dla owadów zrobić i go podarować. Jeżeli nie macie takich umiejętności, możecie taki mały domek dla owadów również gdzieś tam sobie zamówić. Osobiście nie jestem wymagająca, więc nawet jeżeli ktoś by mi podarował gotowe tyczki do domku dla owadów, też bym była zadowolona. Oprócz domków dla owadów warto, żeby ogrodnik zawiesił w swoich ogrodach budki lęgowe dla ptaków czy karmniki. W końcu dopiero zima się zaczyna, więc te ptaki będą przez jeszcze długi czas w naszych ogrodach potrzebowały dokarmiania. Jeżeli oczywiście dokarmiacie, bo to nie jest obowiązkowe. Ale myślę, że w te właśnie zimne miesiące każdy ogrodnik chętnie popatrzy, jak ptaszki do jego ogrodu sobie przylatują codziennie. Ja najbardziej lubię takie tuby, do których się wsypuje ziarno i te ptaszki sobie boczkiem wyjadają. Podczas prac ogrodowych fajnie, żeby ogrodnik miał swój kubek, który może zabierać do swojego ogrodu. Niestety jeszcze nie wystartowałam ze sprzedażą moich kubków ogrodowych, ale mogę zapowiedzieć, że no już przed świętami nie dam rady, ale zaraz na początku nowego sezonu wypuszczę dla Was serię kubków z płodozmianem. Także no wypatrujcie. Tak jak sekatorów nigdy dość, tak też nigdy dość narzędzi ogrodniczych. Słuchajcie, można kupić przeróżne zestawy takich małych łopatek, małych grabi, które są bardzo często używane w ogrodzie. I teraz na przykład jeden znalazłam w promocji, umieszczę Wam w opisie tego filmiku zestaw narzędzi, które są naprawdę świetnej jakości i zawsze są przydatne. Ogrodnicy na pewno też będą zadowoleni z przeróżnych książek ogrodowych. Ja akurat trzymam tutaj w ręce katalog roślin, który no nie mieści się w budżecie 50 zł, ale jest mnóstwo innych katalogów, na przykład róż, które w budżecie 50 zł na pewno uda Wam się zdobyć. Każdego dnia w ogrodzie używamy rękawic. Sama jestem świetnym przykładem tego, że żal mi jest wydawać pieniędzy na jakieś takie ładniejsze rękawice, albo takie te skórzane, takie długie do prac przy różach. Ale myślę, że jeżeli ktoś by mi podarował takie droższe rękawice, to byłabym bardzo zadowolona. W opisie tego filmiku zostawiłam Wam linki do rękawic, które są naprawdę prześliczne. Jeżeli osoba, którą chcecie obdarować, uwielbia ogród, to na pewno też będzie zadowolona z takiej większej ceramicznej donicy, czy z takich ładniejszych słomkowych, na przykład, żeby sobie postawić w sezonie na tarasie. Często jest tak, że przy wyborze prezentów dla ogrodników myślimy o tym, co im by się przydało teraz. Teraz jest koniec sezonu, ale przed nami początek kolejnych sezonów, więc jeżeli osoba, którą chcecie obdarować, ma taras na przykład, to będzie na pewno zadowolona z pięknej donicy, czy z lampionów, czy jakichś ładnych dywaników, które można sobie rozłożyć na tarasie. Moim odkryciem w tym roku są elastyczne węże ogrodowe, które są naprawdę fantastyczne pod tym względem, że po pierwsze zajmują bardzo mało miejsca, a po drugie są leciutkie. W budżecie 50 zł dostaniecie węże ogrodowe takie krótsze, które też są bardzo przydatne. I te węże ogrodowe mają ten plus właśnie, że zajmują mało miejsca i na przykład z 5 metrów po napełnieniu robi Wam się 15 i ze spokojem gdzieś tam możecie podejść, sobie coś podlać, schować później do wiaderka i nie zajmują dużo miejsca.
za chwileczkę będziemy używali termometrów. Fajnym prezentem byłby termometr na Wi-Fi, gdzie za pomocą aplikacji ogrodnik może sobie sprawdzić, jaką temperaturę ma na przykład w szklarni. Oprócz takich sprzętów też na pewno ogrodnik będzie zadowolony z tego, jeżeli na przykład podarujecie mu jakieś fajne nawozy ekologiczne z serii takich naturalnych, albo podarujecie voucher, bon na zakupy w sklepach internetowych, gdzie na przykład ogrodnik będzie mógł sobie zakupić nasiona. Jeszcze dobrze, sezon się nie zacznie, a trzeba będzie walczyć z mszycami, więc na pewno do gnojówek czy do jakichś oprysków będą potrzebne ogrodnikowi różne opryskiwacze. Opryskiwacze się zużywają, a poza tym warto mieć w ogrodzie kilka spryskiwaczy z przeznaczeniem do różnych środków. Marzeniem każdego ogrodnika jest położyć się na leżaczku i patrzeć, podziwiać swoje rośliny. Przydałby się jakiś fajny kocyk, czy może jakiś dywanik na taras. Jeżeli osoby, które chcecie obdarować, wysiewają nasiona, to bardzo fajnym prezentem mieszczącym się w tym budżecie będzie taka taca do wysiewu nasion, gdzie możemy sobie zasypać ziemią w środku, uzupełniać stąd wygodnie nasze doniczki. Naprawdę ta taca jest rewelacyjna. Tu jeszcze pod ręką mam takie znaczniki, które też by mnie zadowoliły. Słuchajcie, to są naprawdę bardzo fajne rzeczy, takie przydasie, które przydają się każdemu ogrodnikowi zawsze w ogrodzie. Tu akurat mam takie znaczniki ogrodowe, które można zawiesić sobie na przykład na tyczkach, czy oznaczyć pomidory, ogórki, czy jakieś rośliny, które rosną w ogrodzie, czy związać dalie. Widzicie to wszystko na moich filmikach. To są takie rzeczy, które wydaje nam się, że nie są fajnym prezentem, ale tak naprawdę będą cieszyć ogrodników przez długi, długi czas. Jesteśmy przy kompostowniku. Ja każdego dnia w ogrodzie używam takich składanych koszy. One są bardzo przydatne, zarówno do przenoszenia właśnie ziemi, zielska, roślin. Składa się je łatwo, bo wystarczy je po prostu tutaj na takie klipsy zaczepić i schować gdzieś w szopce. Jak są potrzebne, to wyciągamy i używamy. Zajmują bardzo mało miejsca i są naprawdę bardzo fajne. Ogrodnicy też na pewno będą zadowoleni, jeżeli podarujecie im jakiś ładny notes, w którym będą mogli sobie notować wszystkie ogrodowe rzeczy. Jest mnóstwo ozdób, które możemy podarować ogrodnikom. Czy to będą jakieś mini szklarenki, czy to będą piękne konewki, jakieś zawieszki. Wszystko się przyda. Ani się nie obejrzymy i rozpocznie się sezon. Może ogrodnik, którego chcecie obdarować, ma ochotę szczepić sobie drzewka, czy szczepić jakieś rośliny. Okulizak będzie naprawdę bardzo fajnym, oryginalnym prezentem. Wymieniłam Wam ponad 20 pomysłów na prezenty dla ogrodnika. Mam nadzieję, że któryś przypadł Wam do gustu. Jeżeli macie jakieś inne pomysły na prezent dla ogrodnika poniżej 50 zł, to koniecznie napiszcie w komentarzach, bo będą to naprawdę pomocne inspiracje dla osób, które poszukują prezentów. W następnych odcinkach postaram się Wam nagrać pomysły na prezenty na przykład do 100 zł, do 200, czy nawet takie, gdzie możemy szaleć, bo nie będziemy mieli żadnych limitów. Do zobaczenia, wesołych świąt! Już? Dobrze wyglądam? Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Dzisiaj inspiracje prezentowe. Tak? Może być? No, tylko tak niesztucznie. Ho, ho, ho! Zaczynamy tym odcinkiem serię z pomysłami na prezenty dla ogrodników. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba. Dzisiaj odcinek, jak widzicie już po tytule, z prezentami. Nie wierzę. Ogród to studnia bez dna. Przyda... Nie. Nie działa.